A ze mną w studiu jest producent filmowy Zbigniew Żmucki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Osoba, dzięki której mamy Oscara, chociażby za Pietrusia i Wilka, przypomnijmy, 11 lat temu to był, animowany tak. film otrzymał Oscara, ale najpierw o ceremonii, która, która za nami. Artur Zaborski, krytyk filmowy mówi, że nie możemy mówić o porażce. Pana zdaniem nie możemy mówić o porażce? Roma była na tyle silnym filmem, że yy, można było się tego spodziewać? Oczywiście. Ja uważam i zawsze uważałem, że ważniejsza jest nominacja od samej nagrody. Dlatego, że nagrodę bardzo często się dostaje tak trochę po uważaniu, albo dlatego, że jest bardzo dobra reklama, albo dlatego, że film jest amerykański, a na nominację trzeba zasłużyć. I to, że tu były aż trzy nominacje, to jest naprawdę wielki, wielki sukces. Mówi się o polityce, mówi się o dojściach do Akademii Filmowej. Jak odbywa się to głosowanie? Tutaj analizujemy teraz, czy to jest porażka, czy nie. Natomiast dużo przed galą tegoroczną rozdania nagród, rozdania Oscarów, mówiło się o tym, że jednak jest to faktycznie polityka, że przecież członkowie Akademii nie mają obowiązku oglądania filmów, które są nominowane, więc równie dobrze część mogła zagłosować w ogóle nie znając filmów w żaden sposób. No tak, bardzo często decyduje tutaj taki owczy pęd. Yy członkowie Akademii nie oglądają tych filmów, natomiast słyszą, że ten film jest znakomity. I Czyli dlatego... wiele zależy od promocji, też od plakatów, billboardów. Tak, tak, tak. Poza tym pan, wtedy, gdy ja byłem na tej gali oscarowej w Los Angeles, spotkałem się na jednym z takich bankietów przed galą z twórcami nominowanymi w naszej kategorii. I był tam taki wybitny rosyjski animator Aleksandr Pietrow i on mówi tak, mówi: Wy na pewno dostaniecie za Pietrusia i Wilka Oscara. Ja mówię, no ale twój film też jest bardzo dobry. No tak, ale y, my nie dostaliśmy Oscara na y, nagrody głównej na festiwalu w Annecy, wy dostaliście. A poza tym w tej kategorii w tym roku nie ma ani jednego filmu amerykańskiego. Gdyby był, bo ten film by dostał nagrodę. O to też chciałem zapytać te filmy amerykańskie, które są bliskie sercu Stanów Zjednoczonych Ameryki, to mają większe zawsze szanse na otrzymanie statuetki. No tak w takich kategoriach, gdzie mogą startować też filmy nieamerykańskie, to to zdecydowanie wygrywa film amerykański. Zresztą w, w krótkiej animacji w tym roku też wygrał film z wytwórni Pixar, co prawda zrobiony przez Chinkę, ale to jest taka Chinka amerykańska nie nie chińska. No tak, z Romą też mamy podobną sytuację, bo być może nie jest to film amerykański przecież, ale w koprodukcji amerykańskiej. Tak. No i także kręcony w Meksyku, opowiadający o sprawach właśnie meksykańskich, to też bliższe chyba sercu, y, bliższe no, sprawom społecznym także politycznym Stanów Zjednoczonych. Tak, poza tym trzeba pamiętać, że w amerykańskiej Akademii wśród członków jest bardzo dużo latynosów. Y, bo kinematografia amerykańska y, to nie jest jednorodna kinematografia. Tam są takie takie trzy główne nurty. Pierwszy nurt to jest kinematografia amerykańskich Żydów. To jest najsłynniejsza, najlepsza, zresztą założona przez ludzi pochodzących z Polski bardzo, bardzo dawno temu. Druga kinematografia to jest kinematografia amerykańskich latynosów i Właśnie ci Latynosi jest ich tak dużo, że mogą zadecydować o tym, że ten film zdobywa Oscara. Czyli powinniśmy się cieszyć z tego, że trzy nominacje to historyczne, czy tak, czy tak, wydarzenie. Tak. Bo tak. takiej sytuacji nigdy tak naprawdę nie było. Nigdy nie było. A Oscar to by był taka, byłaby tylko taka wisienka na torcie, jak rozumiem. Oczywiście, tak. Poza tym no, ja uważam na przykład, że Zimna Wojna jest o wiele lepszym filmem od Idy, ale Ida nie miała takiej konkurencji jak e, Zimna Wojna. Czyli można powiedzieć, że trochę ta promocja była nastawiona na Polskę, bo przecież w Polsce bardzo dużo o Zimnej Wojnie się mówiło. E, to, to, to był jeden z bardziej chyba popularnych filmów. Ciężko było... Ja wczoraj rozmawiałem z łodzianami, e, próbowałem ich zapytać, jak oceniają szansę. Bardzo rzadko zdarzała się osoba, która w ogóle nie słyszała o filmie, mm -hmm. w ogóle nie słyszała, że Zimna Wojna mm -hmm. jest nominowana w jakikolwiek sposób. Mm -hmm. Pan, to jest bardzo dobrze zrobiony film, naprawdę. Już nie mówiąc o tym, że rewelacyjna polska ludowa muzyka. E, naprawdę... Gdy ja wyszedłem z kina, to potem przez kilka dni sobie w głowie śpiewałem tą najważniejszą piosenkę. Tą melodię. Najbardziej żal Łukasza, żalano Omen, jeżeli chodzi o zdjęcia, no bo mieliśmy tutaj dużą konkurencję w postaci Romy w tej kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Można było liczyć bardziej, obstawiać na to, że jednak zdjęcia otrzymają te czarno-białe, tak, tak. piękne zdjęcia otrzymają statuetkę. Że tak. tam w tym, w ramie też. Są czarno-białe i też bardzo dobre zdjęcia. Ale tu <laughs> Łukasz Żal to jest taki, taki twórca, który potrafi znakomicie współpracować z reżyserem. Bo Pawlikowski ma też swój styl w obrazie. I Dlatego e, dobry operator powinien współpracować z reżyserem i żal jest właśnie takim człowiekiem. Czyli Oscary to raczej y, nagrody amerykańskiego przemysłu filmowego, a nie top światowy, znaczy jest to top światowy, ale nie ogólnoświatowego przemysłu. Można tak to nazwać? I po, no, w tej, pod tym kątem powinniśmy patrzeć na tę ceremonię i na nagrody, których Polska nie dostała? Tak, tak powinniśmy patrzeć, z tym, że y, ostatnio jest y, troszeczkę lepiej. Y, chociażby y, Zimna Wojna... Y, dostała już nominację, zresztą Ida wcześniej też za zdjęcia. Czyli Hollywood się trochę otwiera na europejskie otwiera kino, się, na, tak, na kino spoza Stanów Zjednoczonych. Na, na kino światowe, tak. A zapytam o samą ceremonię Oscarów. Wiem, że pan oglądał przynajmniej część tej ceremonii. Ona bardzo, przepraszam, słuchał w Radiu Łódź. Słucham tak, w na, właśnie. Ta ceremonia się zmienia w porównaniu do tego, co było 11 lat temu? Bardzo dużo też się mówi o tym, że Oscary już nie przyciągają tak dużej widowni, że jest problem, znaczy problem. Mniej, mniej sponsorów się interesuje, Oscar karami, przez co oczywiście jest mniej pieniędzy, no to jest problem dla każdego organizatora takich um, wydarzeń. Udaje się uatrakcyjnić ceremonię rozdania nagród? Przede wszystkim ta ceremonia była zdecydowanie krótsza i szybciej wszystko się działo. Myślę, że było mniej reklam. Wtedy, gdy ja byłem 11 lat temu w Los Angeles, to trudno było na tej sali wytrzymać, ponieważ bez przerwy były przerwy na reklamę, przerwy na reklamę i wtedy na scenie nic się nie działo I, i, i ludzi to denerwowało. I no ile można siedzieć ludzi, i rozmawiać z sobą, tak, prawda? Wychodzili po prostu na, na kawę czy na jakiegoś drinka. A pewnie i widzów też to denerwowało, no bo przecież ile reklam też można oglądać tak, i czekać. Tak, tak. Co prawda te reklamy są istotne, bo słyszałem, że taki 15-sekundowy spot, za taki spot trzeba zapłacić kilka milionów dolarów, więc Także są to o, to duże też chodzi, o to też chodzi organizatorom. Udaje się podnieść prestiż, uatrakcyjnić tą nagrodę Pan w pana ocenie? No, myślę, że skrócenie tej ceremonii to jest dobry, dobry pomysł. Natomiast złym pomysłem było to, że, że ktoś tam Wymyślił sobie wcześniej, że ograniczą ilość nagród przyznawanych na wizji. W końcu wycofali o, były się. Duże z tego, protesty, tak, były duże protesty, absolutnie, żeby tak. podczas reklam nie rozdawać Oscarów, wtedy tak. by prestiż tej nagrody spadł? Wtedy by spadł. Tak, dlatego że już nagroda za krótką animację nie byłaby aż tak ważna, bo nikt by tego nie zauważył. Dopiero później by okazało się, jakie są wyniki, dopiero później tak, każdy mógłby tak. sprawdzić. Czyli tak naprawdę to, że cały świat przygląda się Oscarom, to to nadaje tą, tym tak. nagrodom i to nadaje ważność, tak. dlaczego Oscary są tak istotne. Tak, tak. W krótkiej animacji my przecież mamy wielkie sukcesy, bo mamy dwa Oscary za film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego zrobiony w semaforze i za Piotrusia i Wilka, też film zrobiony w Czyli semaforze. Czyli już absolutnie na koniec. Nie ma się czym martwić, nie musimy się martwić absolutnie tym, że Oscara tym razem nie było. Yy, no... Przede wszystkim trzeba gratulować firmie Opus Film Piotrowi Dzieńciołowi za to, że jest w Łodzi taki producent, który kontynuuje te znakomite tradycje Oscarowe. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był producent filmowy Zbigniew Żmucki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.